Nie wdając się w szczegóły diagnostyki, spróbujemy zająć się naszym kolanem i tak ja będę blokowo zajmował się kolanem. Otóż pierwszy etap naszej terapii kolana to jest sprawdzenie ruchomości rzepki. Jest noga, ja tutaj nawet ściągnę buta, jest noga, jest kolano, tutaj jest rzepka. I teraz tę rzepkę chwytamy z góry kciukiem, drugim kciukiem, od spodu palcem wskazującym jednym, drugim. I tą rzepkę postaramy się przesuwać. Ja tą rękę zabieram, żeby lepiej było widać. Przesuwamy ją do góry i do dołu, do góry, do dołu. Nie wiem, czy tutaj widać dość wyraźnie na zdjęciu, ale to jest około 2 cm ruchu góra i 2 cm ruch rzepki w dół. Jeżeli mają Państwo taką ruchomość rzepki góra-dół bez bólu, wszystko elegancko się rusza, żadnego tam chrobotania nie ma, to znaczy, że w tym kierunku jest bardzo dobry zakres ruchu rzepki. To samo robimy na boki, czyli do środka na zewnątrz. Jeżeli ja siądę tak, to jest ruch do środka i na zewnątrz, do środka, na zewnątrz, do środka, na zewnątrz. I tutaj też przy luźnym kolanie rzepka ma się ruszać. U mnie troszeczkę jest to zablokowane, bo ja muszę sobie siąść troszeczkę inaczej. Teraz się ładnie poluzowało. O, też około 1,5 cm, 2 cm jest ruchomość rzepki w kolanie. Na boki. To samo robimy po skosie, czyli gdybyśmy tak na zegarze wzięli godzina 7 i 13 oraz 19 i 1. W każdym z tych kierunków sprawdzamy ruchomość rzepki. Jeżeli gdzieś jest coś zablokowane, to trzeba to odblokować. I wtedy malutkimi kroczkami, delikatnymi ruchami, nie 2 cm, tak jak u mnie, czasami rzepka jest zablokowana, że ona czasami ani drgnie, albo rusza się milimetr, dwa, to w takim zakresie ruchu, w jakim ta rzepka daje się poruszać, w takim zakresie ją ruszamy. I ruchy wykonujemy góra-dół, boki lewo-prawo, czy do środka na zewnątrz, oraz po skosie w jedną stronę, po skosie w drugą stronę. Na początku, jeżeli ktoś ma problem z kolanem, ta ruchomość rzepki może być zakłócona i ona może się nie w pełni ruszyć. Żeby tę rzepkę rozruszać, ja stosuję dla pacjenta, którego pierwszy raz widzę w życiu na oczy, mniej więcej 10-20 powtórzeń, tyle ile jego organizm jest w stanie zaakceptować. Natomiast docelowo, proszę Państwa, to jest 150 w jednym kierunku. Czyli 150 góra, dół, 150 na boki, to już jest 300. Po skosie kolejne 150 i po drugim skosie kolejne 150, to jest kolejne 300, czyli 600 ruchów. To jest tak na dzień dobry pierwsze ćwiczenie, uruchamianie rzepki.